Dobry wieczór, moi kochani. Dzisiaj na tapecie prosta, poręczna, fajna rzecz, w zasadzie narzędzie, które warto, aby nie tylko każdy preper miał, ale prawdziwy chłop. Nie jest to może rzecz najdroższa z najwyższej półki, ale jest to rzecz, którą powinniśmy mieć na krótkie, częste wyjazdy, biwaki i w swoim plecaku ucieczkowym. Co to jest? Ano, mianowicie nic innego jak mała poręczna saperka, tu dopiłem karabinczyk. Saperka wykonana ze stali takiej o grubości 2,5 mm. Z tyłu jako gadżet jest, słuchajcie, kompas. Za chwilę powiem, co tu jeszcze jest, bo tu jest schowek. Jedna strona jest tutaj nawet opisana, save edge, i druga jest machete edge, czyli tak, tu sobie stronę oszczymy, jak oszczę do ścinania, do cięcia. Tutaj możemy sobie niewielkie gałęzie drewniane lub tworzywo czy beton rozciąć, przeciąć. No wiadomo, tutaj ta część górna, no to wiadomo, typowo do kopania. Jest poręczna, ma 26 cm długości, waży 350 gramów. Słuchajcie, kupicie ją za śmieszne pieniądze w każdym markecie, w chińskim centrum, nie tylko. Tylko patrzcie po prostu, żeby to była troszeczkę jakość, żeby te nity były solidnie zakute, żeby to nie było jakieś takie chińskie, naprawdę już dziadostwo. Tutaj jeszcze mamy tak, dwa popularne klucze. Dziesiątka, dwunastka, haczyk do powieszenia, tutaj jest, znaczy miejsce na haczyk. No i teraz tak, tu jest ten kompas, ale jeszcze w środku mamy kilka różnych fajnych rzeczy. Sekundeczkę. Momencik, zrobimy sobie małą pauzę. Jesteśmy na korytarzu. O, tak sobie to położę. To jest ta część i to jest, słuchajcie, nic innego jak wykręcamy sobie tą uszczelkę. To jest ta, słuchajcie, to jest ten kompas. On w każdej pozycji, ta kulka jest tak, czy jakby żyroskop, coś takiego. Zawsze pokazuje nam kierunki. W środku mamy, w środku jeszcze producent dał nam mały woreczek, mały, jakieś 10-15 metrów żyłki nylonowej, żyłka nylonowa, co jeszcze mamy w środku, i dosyć bardzo fajny, ostry skalpelek. Może to służyć jako brzytwa, jako nóż do tapet, do ściągania izolacji, czy po prostu, no, coś uciąć, rozciąć, tak. I to już jest puste. Jeszcze można coś sobie tutaj wsadzić według własnego gustu, własnych potrzeb. Także taki mały schowek. A właśnie, co jest jeszcze? Co jest w woreczku? W woreczku jest... A, słuchajcie. Mały kłębek nici, dwa gwoździe i igła. Igła do szycia. No, taki śmieszny zestawik. Słuchajcie, to kosztuje, wtedy kosztowało, to było przywiezione około 7-8 funtów. Tutaj wujek mi to przywiózł, jeszcze na wyspach pracował. Bo szczerze, jeszcze nie interesowałem się preparingiem, takimi sprawami, ale uważam, że jest to fajna sprawa. Więc tak, dali tutaj w zestawie, słuchajcie, ja to wszystko już zmontuję, tak ma być. Dali, słuchajcie, gwoździe, czyli rozumiem, że tą krawędzią boczną można coś przybić, oczywiście. No wiadomo, nie będziemy walić jako pętani, bo to jest delikatna rzecz. To jest jedna rączka z bakielitu. No i reszta jest
metalowa. Słuchajcie, taka rzecz wpada mi niedawno w ręce po moich porządkach. Czy warto mieć? Myślę, że warto. Śmieszne pieniądze, urządzenie praktycznie 10-funkcyjne. Dwa rodzaje kluczy, piła, ostrze, boczna część jako młotek, no i saperka, schowek z kompasem, igła, dwa gwoździe, żyłka nylonowa i nici do zszywania. Także słuchajcie, takie coś wejdzie nam, nawet to wejdzie do kieszeni wewnętrznej płaszcza, plecak ucieczkowy. Takie coś warto mieć. Są różne modele, różne konfiguracje, tylko pamiętajcie, ja cenię prostotę, im więcej pierdół, tym jakość wykonania przeważnie jest gorsza. Jedynie co powiedziałem, to się nie sprawdza w Victorinoxach, czyli oryginalnych szwajcarskich scyzorykach. Pozdrawiam Was, dzięki za krótki czas, że byliście na obejrzenie tego filmu. Zapraszam do pozostałych. Pozdrawiam, miłego weekendu i do następnego. Cześć.